cieszymy, że pan ambasador zgodził się do nas przyjść. Zaczęliśmy w styczniu tego roku nowy cykl spotkań azjatyckich, głównie o Azji Wschodniej, ale także włączyliśmy do tego Indie, bo trudno mówić o sprawach azjatyckich, pomijając Indie. Na następne spotkanie w końcu kwietnia właśnie mamy przygotowane spotkanie indyjskie, także to zapowiadam. Na maj planujemy spotkanie o polskiej współpracy gospodarczej z krajami Azji. Zrobić taki przegląd chcieliśmy szerszy, żebyście Państwo mogli się zorientować i żebyśmy mogli podyskutować także z przedstawicielami naszych władz, którzy będą prezentować właśnie sprawy gospodarcze, kierunki, nasze zamierzenia. Po raz pierwszy przy naszych spotkaniach azjatyckich gościmy ambasadora kraju azjatyckiego i bardzo się cieszę, że tym pierwszym ambasadorem jest właśnie ambasador Chin, ponieważ przez 2 lata poświęcaliśmy uwagę głównie Chinom, ale z założenia na początek ze względu różne kontrowersyjne kwestie, polemiczne, staraliśmy się to robić głównie w gronie specjalistów polskich. W tych spotkaniach azjatyckich będziemy również zapraszać i cudzoziemców, w tym także ambasadorów i cieszymy się, że pan ambasador Sidzie zgodził się do nas przyjść i przedstawić główne kierunki polityki chińskiej. Jak zawsze najpierw będzie mówił pan ambasador, a później publiczność będzie mogła zadawać pytania, wypowiadać uwagi. Jak zawsze ta część dyskusyjna jest też ważna przy naszych spotkaniach. Cieszę się, że jest i młodzież, i siwe głowy też z pewnym doświadczeniem na tych naszych spotkaniach, jak to zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, proszę zabrać głos. Ambasador będzie mówił po chińsku, tłumacz będzie tłumaczył to na polski. Oficjalnie tłumacz Szanowny profesorze Kaplikowski, ambasadorze Szumski, dziękuję za zaproszenie. Miło mi brać dzisiaj w tej dyskusji. Z młodymi osobami i również starymi przyjacielami. Miło mi mieć taką okazję, żeby porozmawiać na temat polityki Chin. Ambasador Szumski zaproponował, żebym opowiedział o Chinach na tle współczesnego świata. Przez głowę przemknęło mi wiele pomysłów. Doszedłem do wniosku, że Chiny w ostatnich latach najlepiej określać słowo zmiana. Głównie ta zmiana reprezentuje wizerunek ostatnich Chin.
Więc to dlatego chciałbym porozmawiać na temat zmian, które obecnie zachodzą w Chinach i tego, co przynoszą one świat. Najpierw chciałbym krótko przedstawić tę sytuację, a potem będę przyjmować pytanie z Państwa. Jeśli koniecznie mamy generalizować, to sedno chińskich zmian można prowadzić do trzech aspektów, to jest rozwój, reforma oraz otwarcie. Po pierwsze, spójrzmy pod kątem rozwoju. Od początku reformy i otwarcia, czyli od ponad 30 lat, chińska gospodarka utrzymuje dwucyfrowy wzrost, co pozwoliło wyjść z nędzy ponad 600 milionów chińskich mieszkańców, a stopa urbanizacji osiągnęła 56%. Teraz Chiny są drugim podmiotem gospodarczym na świecie, plasuje się na pierwszym miejscu ze względu na handel towarowy i stają się jednym z głównych gigantów inwestycji zagranicznych. W ostatnich 2 latach zaobserwowano spowolnienie chińskiej gospodarki i to z jednej strony wynika z naszej inicjatywy spowolnienia i poprawy struktury gospodarczej, z drugiej strony wiąże się z globalną sytuacją ekonomiczną. Wprowadzę tutaj jedno gorące słowo, które opisuje chińską gospodarkę, to jest nowa norma, new normal. 那什么是新常态呢? 就包括四个方面，一个是发展速度变了，从高速转向中高速；二是发展方式变了，从规模速度型转向质量效益型；三是呢结构变了，从增量扩能，这个为主，转向调整存量，做优增量。 第四呢，就是发展动力变了，从主要依靠资源和低成本劳动力等要素，转向创新驱动。这四个方面变化都是中国经济发展的现在主要趋势。 Więc na czym polega ta nowa norma? Składa się ona z 4 aspektów. Po pierwsze, zmiana tempa rozwoju z wysokiego na średnio wysokie. Po drugie, zmiana sposobu rozwoju z modelu ilość i szybkość na model jakość i produktywność. Po trzecie, zmiana strukturalna. Już nie nacisk na zwiększenie produkcji, ale przywiązywanie uwagi do kontroli zasobów i jakości przyrostu. Po czwarte, zastosowanie innego napędu, postawienie na innowacyjności, a nie na zasoby surowców naturalnych i tanią siłą roboczą. Te 4 aspekty stanowią ogólną tendencję chińskiego rozwoju gospodarczego. 去年呢，中国的 GDP 增长啊是 6.9%， 比上一年回落了 0.4%。 W zeszłym roku chiński PKB wzrosło o 6,9%, a 0,4% mniej niż w poprzednim roku. 有人担心呢，中国的经济会硬着陆，实际上呢不是这样的。 Dlatego niektórzy obawiają się twardego lądowania chińskiej gospodarki. To błąd. Ja podam kilka liczb, żeby to wyjaśnić.
对全球增长的贡献率超过了25%。从增量上看呢，这个每年就去年增量就有一个荷兰的 GDP 那么多。Jeśli wziąć pod uwagę liczby, to chińska gospodarka stanowi 15% całkowitej wartości światowej. Wkład w globalny wzrost wynosi ponad 25%, a przyrost równa się z PKB Holandii. Ponadto chińskie inwestycje zagraniczne wzrosły o 10%. Kolejnym ważnym faktem jest to, że Chiny mają ogromny potencjał rynkowy. Na przykład w dniu 11 listopada zeszłego roku, kiedy Polacy obchodzili Dzień Niepodległości, chińscy internauci wydawali 91,2 miliarda juanów, równa się 54 miliardów złotych z okazji Dnia Zakupów Online. 去年一年呢，中国大陆游客海外的消费就是 1.2 万亿人民币，约合这个7000亿左右。Na przestrzeni 2015 roku turyści z kontynentalnych Chin wydali 1,2 biliona juanów, równa się 700 miliardów polish złotych za granicą. To wszystko dowodzi, że mamy olbrzymi popyt wewnętrzny. Jeśli weźmy pod uwagę jakość, to w zeszłym roku stopa bezrobocia była najniższa od 2009 roku i też wiem, że popyt tego wskaźniku w Polsce też spadło do jednocyfrowe. 另外呢，内需拉动力呢达到了66.4%。服务业比重呢首次超过一半，大众这个创业万众创新蓬勃发展，平均每天啊新增1.2万户企业。Popyt wewnętrzny osiągnął poziom 66,4%. Proporcja sektora usług po raz pierwszy przekracza połowę. Dzięki polityce powszechnej przedsiębiorczości i innowacyjności codziennie powstaje przeciętnie 12 tysięcy przedsiębiorstw. W minionych 5 latach zużycie energii na jednostkę PKB spadło o 18,2%, wzrósł ogólny poziom infrastruktury, 60 światowych trakcji szybkich kolej znajduje się w Chinach. To wszystko pozwala nam w 100% wierzyć w przyszłość i rozwój Chin oraz w korzyści, jakie chińska gospodarka przyniesie całemu światu. 这个第二呢，就是改革的层面。随着中国经济啊进入这个新常态，就必须要加快形成与之适应的机制体制和发展方式。发展要向改革要动力。Następnie spójrzmy pod kątem reform. W miarę zastosowania nowej normy w chińskiej gospodarce należy jak najszybciej sformułować dostosowany do niej mechanizm organizacyjny i metody rozwoju. Reform powinien zmierzać w kierunku bycia siłą napędową rozwoju. Kilka
中国的中部啊，中西部地区，那么就相对落后一些。Na tle kilkudziesięcioletniego spektakularnego wzrostu spiętrzyły się różne problemy wynikające ze zbyt ekstensywnej gospodarki w celu zwiększenia produkcji, nadużywania surowców naturalnych i nierównego poziomu rozwoju w różnych regionach kraju. Myślę, że wśród Państwa niektórzy, ci, którzy byli w Chinach, zauważyli na wschodzie naszego kraju to inne Chiny, a na zachodzie to już inne oblicze. Niektórzy tak porównają chińskie miasto na wybrzeżu wschodniej, że to wygląda jak europejskie miasta, a to miasto na zachodzie to już zacofane jak w Afryce. Teraz już staramy się rozwiązać ten problem, więc dążąc do długoterminowego zdrowego rozwoju, mimo ciśnienia z powodu przejściowej kadencji spadkowej, Chiny zdecydowanie idą drogą reformy strukturalnej. Taka idea zgadza się z obecnym polskim planem odpowiedniego rozwoju. Najpierw omówimy to, co dzięki reformom osiągnęto. W 2013 roku na trzecim plenum Komitetu Centralnego 18 kadencji wdrożono odgórny projekt wszechstronnego pogłębienia reform, przedstawiając 330 rozwiązań. W minionych dwóch latach wdrożyliśmy już 180 z nich. Dotyczą one rynku, finansów, podatków, inwestycji, cen, międzynarodowego otwarcia oraz opieki społecznej. W zeszłym roku znieśliśmy połowę ograniczeń dotyczących inwestycji zagranicznych, korzystając z doświadczenia, które nabyliśmy otwierając strefę wolnocłową w Szanghaju, zdecydowaliśmy się utworzyć kolejne takie eksperymentalne strefy w kantonie Tianjin i Fujian. 关于未来的发展计划呢，这个正像刚才教授讲的，这个中国刚刚召开了这个全国人大，批准了这个关于国民经济和社会发展的"十三五"规划。 Warto jeszcze wymienić plan na przyszłość. Niedawno temu, jak wspominał już profesor, opublikowano 13 pięcioletni plan rozwoju gospodarczego i społecznego. Właśnie ten rok jest to początek tego piątki. 根据这个规划呢，今后这个五年呢，我们将秉持这个创新。 协调、绿色、开放、共享的这个理念，实施创新驱动发展战略，促进区域经济社会协调发展，节约资源、保护环境，分好发展的蛋糕。 Zgodnie z nim, w następnych 5 latach, na zasadzie innowacyjności, zrównoważenia, bycia przyjaznym środowisku, otwarcia oraz wspólnoty, zrealizujemy strategię przewidującą
podniesienie poziomu technologicznego, zrównoważenia regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego, ekonomiczne gospodarowanie surowcami naturalnymi, ochronę środowiska oraz sprawiedliwy podział rozwojowych korzyści. 我们还将着力进行供给侧结构性改革，调整产品结构，提升产品质量，适应需求。 Co więcej, będziemy dokładać starań, żeby zreformować strukturę podaży, czyli dopasować strukturę produktów do potrzeb rynku. Pierwszy celem planu stoletniego jest osiągnięcie do 2020 roku, czyli w setną rocznicę powstania KPCH, powszechnie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa chińskiego i podwojenie zarówno PKB, jak i dochodu na mieszkańca w porównaniu do roku 2010. Mocno wierzymy w jego realizację. 第三呢，就是开放层面，这个发展更高层次的开放型经济，构建广泛的利益共同体，是中国五大发展理念之一，也是中国外交努力方向。这个中国希望呢，通过扩大开放，保持经济中高速发展，也愿意与呢世界分享机遇。Jeszcze spójrzmy pod kątem otwarcia. Dążenie do wyższego poziomu otwartej gospodarki i stwarzanie rozległej wspólnoty wzajemnych korzyść to jedna z pięciu zasad chińskiego rozwoju, jak również kierunek, w którym zmierza chińska dyplomacja. Chiny pragną utrzymywać średnio wysokie tempo rozwoju za pomocą zwiększenia skali otwarcia i podzielić się ze światem sposobnością rozwoju. 2013年，中国提出“一带一路”的这个倡议，这是中国走向更加开放的这个象征。这个不是一个地缘的这个政治地缘战略，而是一个包容性的务实合作的倡议。这个目的呢是连接亚欧两大经济圈，在沿线国家沟通政策、共商共建共享的原则下，推动基础设施联通、贸易投资双向流动。 正像这个中国的外长王毅所说的，“一带一路”倡议呢是中国的，但机遇呢是世界的。 W 2013 roku Chiny przedstawiły inicjatywę jednego pasa i jednej drogi, która symbolizuje nową epokę otwarcia. Ta inicjatywa nie jest geostrategią, lecz propozycja praktycznej współpracy, dzięki której łączą się europejski i azjatycki obszar gospodarczy, promując się połączenie systemów infrastrukturalnych i wzajemny przepływ handlowy i kapitałowy na zasadzie wspólnej komunikacji, budowy i korzyści między krajami wzdłuż tego pasa. Jak powiedział minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi na konferencji prasowej niedawno zakończonej dwóch sesji, inicjatywa jednego pasa i jednej drogi należy do Chin, a korzyść do całego świata. 一带一路呢，将成为世界上跨度最长的经济大走廊。这个倡议呢，得到了沿线60多个国家的响应，受到世界广泛关注。去年呢，我们就和20多个国家签订了“一带一路”备忘录，或者是这个政府间的协议，和17个国家签订了产能合作协议，对“一带一路”沿线国家投资，增长了18.2%。在中亚、南亚、欧亚方向。 启动了一批铁路公路港口项目，包括在中东地区的塞匈铁路。融资方面呢，中国出资400亿美元建立丝路基金，57个国家共同创建亚洲基础设施投资银行。这两个机制呢，都已经全面启动运行。 Jeden pas, jedna droga będzie najdłuższa korytarzem gospodarczym na świecie, za którym opowiadają się już ponad 60 państw wzdłuż szlaku. Projektem przyciąga ogólnoświatową uwagę. W ubiegłym roku z 20 krajami, w tym z Polską, podpisaliśmy memorandum lub umowę międzynarodową, a z 17 zawarliśmy umowę o współpracy w dziedzinie
wydajności produkcyjności, inwestycje w krajach leżących wzdłuż szlaku wzrosły o 18,2%. Uruchomiliśmy sporo projektów związanych z budową kolei, autostrad oraz portów w regionie Azji Środkowej, Południowej oraz Euroazjatyckiej, a także kolej węgiersko-serbską w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad względem finansowym Chiny wyłożyły 40 milionów dolarów na utworzenie Fundusz Jedwabnego Szlaku. 57 państw, w tym Polska, wspólnie założyły Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Te dwa mechanizmy już w pełni funkcjonują. Jeśli 就是介绍一带一路的这个书，一会儿大家呢可以在外门口那块自取。 Jak państwo są zainteresowani propozycją jednego pasa, jednej drogi, zabraliśmy dzisiaj również książki w wersji polskiej. Może państwo swobodnie wybrać, zabrać do domu. 这个我相信呢，不论是从经济发展、国家改革，还是 对世界开放这个程度而言，中国呢都在进行着前所未有的这个发生着前所未有的积极变化。这样一个中国呢，对世界、对波兰而言都意味着机遇。 Jestem przekonany, że pod względem zarówno rozwoju gospodarczego, reform państwowych, jak poziomu otwarcia na świat, w Chinach zachodzą bezprecedensowe pozytywne zmiany. Takie Chiny oznaczają szansę dla całego świata i Polski. Jak już wspominałem, chiński i polski program rozwoju pokrywają się. Obie strony zwracają szczególną uwagę na poprawę struktury innowacyjności oraz współpracę międzynarodową. W ubiegłym roku podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach podpisano memorandum o współpracy w ramach Jedwabnego Szlaku. Na początku tego miesiąca Sejm jednomyślnie przyjął ustawę w sprawie udziału Polski w AIIB jako państwa założycielskiego. 应该说呢，双方合作的这个前景啊是越来越广阔。在此呢，我还特别提及的是为中东国家量身定做的一个重要合作机制，就是16+1合作机制。 Perspektywa naszej współpracy jest coraz szersza. Chciałbym jeszcze przypominać jedną platformę stworzoną z myślą o potrzebach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, mianowicie 16+1. 这个机制呢是始于华沙。 现在经历了四年的发展，已经走向成熟，形成了17国这个总理吧，年度会晤，多领域合作全面开化的良好局面，提出了中欧陆海快线、三海港区合作、16+1金融公司等重要合作倡议。Ten mechanizm narodził się w 2012 w Warszawie. Po 4 latach rozwoju staje się coraz bardziej dojrzały. W jego ramach odbywają się corocznie spotkania premierów 16 państw. Pomyślnie rozwijają się projekty w różnych dziedzinach. Wymieńmy tu na przykład chińsko-europejski szlak lądowo-morski, współpracę międzynarodową, międzymorzną oraz spółkę finansową. 这个16+1合作的这个也完全可以成为啊，这个波兰等中东欧国家对接“一带一路”的良好平台。这个希望呢，这个中波两国能够成为这个机制的双引擎，推动落实去年制定的
中期规划和年度合作纲要，在经济合作、人文交流等各方面取得更多成果。Współpraca 16 plus 1 pełni funkcję idealnej platformy dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej na wspólną realizację budowy jednego pasa i jednej drogi. Mam nadzieję, że Polska i Chiny mogą stać się podwójnym silnikiem tego projektu, rzetelnie realizując podjęty w zeszłym roku średnioterminowy program i roczne wytyczne, co zaowocuje sukcesami we współpracy gospodarczej, wymianie międzyludzkiej, a także innych dziedzinach. Wierzę, że istnieje ogromny potencjał współpracy gospodarczej między Chinami a Polską. Do tego mocnych punktów możemy zaliczać porty morskie, drogi kolejowe, autostrady, czystą energię, logistykę, innowacyjność oraz rolnictwo. Przed wyjazdem do państwa tutaj spotkałem się z menedżerem jednej z największych firm energetycznych w Chinach. Według niego wytwarzany tutaj w Polsce elektrownia posiada najnowocześniejszą technologię. Oczywiście to jest wariant chiński. 他这个非常愿意和这个波兰的相关企业在这方面进行合作。 On zamierza rozszerzyć współpracę z polskimi partnerami. 所以说中国两国之间在很多方面都有这个合作潜力。那么挖掘这些潜力呢，需要我们进行更加深入细致的探索，找出具体的合作项目来，让双方企业人民看得到，摸得着这个实惠。 Oczywiście, aby wykorzystać w pełni ten potencjał, musimy przeprowadzić dogłębne i szczegółowe badania, poszukując praktycznych projektów, które przynoszą namacalne korzyści przedsiębiorstwom i ludziom obu kraju. W tym roku obchodzimy również rok wymiany kulturalnej w ramach współpracy 16 plus 1. Mamy nadzieję, że dzięki serii imprez kulturalnych nasze skarby kultury będą mogły zabłysnąć, a ludzie lepiej się zrozumieć. W dziedzinie wymiany kultury wiem, że zarówno Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Chińskie, zarówno tej instytucje, jak i Dom Polski wnosiły dużo wkładów do tej dziedziny. 我也知道这个我的同事们也曾经来参加过这个东亚研究论坛，我也感谢这个东亚论坛，这个很多教授啊，还有专家学者们啊，对这个长期以来关注中国的发展、支持中国关系发展，希望今后的这些活动能够越办越好，我们使馆呢也愿意支持参与。 Słyszałem od kolegów, że oni też przybyli uczestnicząc w tym forum,
Więc dziękuję organizatorom forum, którzy od długiego już czasu poprzez swoje zainteresowanie Chinami wspierają rozwój polsko-chińskich stosunków. Jako ambasador mam nadzieję, że chińska ambasador jeszcze mogą w przyszłości wspierać taki forum. 这个我就先暂时讲这些，感谢大家。这个下面呢，我愿意尽我的所能啊，回答大家的提问。 Już tyle zamówiłem, więc teraz mogę opowiedzieć Państwa pytanie. Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. Przejdźmy się. Poprosimy teraz o pytania, wypowiedzi. Prosiłbym oczywiście wszystkich wypowiadających się, ponieważ rejestrujemy to, prosiłbym o przedstawianie się. Dobrze? Pan był pierwszy. Następny. Ja chciałbym powiedzieć, że... Skąd pan jest? Proszę. Z Warszawy. Marek Lemański. Dziękujemy. Jak w lesie ktoś się bawi zapałkami, to może wybuchnąć pożar. Ja mam pytanie. W Korei Północnej, sąsiad Chin, jest program zbrojeniowy. Zbroją się, budują broń jądrową. Jakie jest stanowisko rządu Chin w sprawie tego, że sąsiad buduje broń jądrową? A chcę powiedzieć te pierwsze słowa, że jak ktoś w lesie się bawi zapałkami, to może wybuchnąć z tego duży pożar. Dziękuję bardzo. 有一句话叫在夏天玩火的话可能会产生火灾，现在想问一下大使先生，在中国，在北朝鲜，现在他们正在发展核武器，您对中方对此有什么立场？这个中方呢，在对这个朝鲜半岛局势的。 立场就是，要希望这个朝鲜半岛主张啊，朝鲜半岛无核化。 Chiny mają zdecydowanie stanowisko w sprawie tej zbroń jądrowej w północnej Korei. Przeciwstawiamy posiadaniu przez Północną Koreę takiego urządzenia. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ wdrożono tej postulecie o numerze 2270, który ma na celu zatrzymanie takiego projektu. Oczywiście Chiny są za taki postulecie. Teraz zgodnie z tym postuleciem Chiny wykonuje swoją odpowiedzialność. Liczymy na to, że na północnej wyspie tego półwyspa spokoju, bez wojny i bez broni jądrowej. Andrzej Pogorzelski. Ja chciałem wrócić troszeczkę do historii, bo przyjaźń między Polską a Chinami już od dawna istnieje, tylko odległość była troszeczkę dalsza. Dzisiaj to jesteśmy prawie że sąsiadami z uwagi na połączenia lotnicze, prawda? Przedtem trzeba było statkiem dopłynąć z Polski i w związku z tym powstała w Polsce, w Gdyni, spółka polsko-chińska, brokerska, Cipelbrok. Cipel China Pol. China Pol. Brokers, tak? I
Tam spotykałem też, bo ja tam się wychowałem, spotykałem dużo osób z Chin. No niestety nie mieliśmy takiego kontaktu, bo to wówczas system był taki, że nie pozwalał Chinom kontaktować się z Polakami, ale mimo wszystko czuliśmy bardzo dużą sympatię. To chciałem powiedzieć na wstępie, a potem chciałbym zapytać po prostu, jak pan, bo sądzę, że w tej chwili jest nowy rząd, który jest bardzo przyjazny tym stosunkom polsko-chińskim i chce to rozwinąć, prawda? Przed tym 8 lat to no, nie bardzo to nam się udawało, ale jestem przekonany, że przy pomocy pana tutaj ambasadora to wszystko będzie działało pozytywnie, tym bardziej, że macie doskonałą organizację. Porównując z Rosją, co Rosja zrobiła, a co wyście zrobili, to jest niebo a ziemia, prawda? Także jeszcze raz dziękuję bardzo. 这个我完全我同意你所说的啊，就是中国两国呢之间确实有着传统的这个友好合作关系。那么这些年来呢，这种关系在不断的发展。这个2011年中国两国建立战略伙伴关系之后呢，这个两国的战略伙伴关系的这个内涵在不断的丰富充实。 Zgadzam się z pana wypowiedzią, że panuje między naszymi krajami takie tradycyjne, przyjazne stosunki. Od 2011 roku, skoro się ustanowiono strategiczne partnerstwo, uzupełnimy ciągle treścią takie relacje. 总统和议会选举，这个波兰政坛呢发生了巨大的变化。 Zachodziły w zeszłym roku wielkie zmiany ze względu na dwóch wyborów, które miało miejsce w tym kraju, czyli objął władzę nowy rząd, powstał jeszcze, który Andrzej Duda, czyli prezydent jeszcze czyli objął władzę. 那么这个我经过这一段时间和新的政权的这些有些就是领导人的接触吧，我亲身感到这个波兰的总统也好，政府也好，议会也好，对发展对华关系态度非常积极。 Ostatnio spotkałem również z przedstawicielami związanymi z prezydentem i też z rządu czy parlamentarzystami. Czuję takie gorący zapał z tych organów. To bardzo cieszy, że 他们可能有不同的看法，但是在发展与中国的合作这方面有着共识，都是有着一致。Cieszę się, że mimo odróżniony pogląd w sprawie wewnętrznym w kraju, wszystkie partie przywiązuje równą wagę do współpracy polsko-chińskiej. Tutaj wymienimy sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska i również PSL. 这个杜达总统在当选之后，出访的第一个亚洲国家，就选择了中国。Jeszcze wspominam, że prezydent Andrzej Duda wybierał Chiny jako pierwszy punkt wyjazdu do Azji Wschodniej. 波兰的这个外长也表示，愿意要去亚洲访问的话，第一个。
I też minister spraw zagranicznych RP pragnę wybrać Chiny jako pierwszy wyjazd do Azji Wschodniej. I jeszcze dowód, przypominam, że ukonstytuowała się nowa grupa parlamentarna z wicemarszałka Czeleja na czele. Spotkałem również z kilkoma ministrami rządu. Jednomyślnie wyraził chęć do pogłębienia współpracy polsko-chińskiej, więc z tego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ponieważ obie strony składają starań do wzmocnienia relacji, możemy spodziewać się jeszcze lepiej przyszłości takiej relacji. W Polsce jest olbrzymie zainteresowanie Chinami. Zwanie Polską w Chinach. I przykład szczegółowy, bo na jakimś przykładzie. W tym roku mamy Światowe Spotkanie Młodych w Krakowie. Czy pan ambasador słyszał, czy jakieś przedstawiciele młodzieży chińskiej wybierają się do Krakowa w lipcu na Światowe Spotkanie Młodzieży? 25 lat temu w Częstochowie, gdy było Światowe Spotkanie Młodzieży, no, nie było widocznej grupy młodzieży chińskiej. Czy teraz po 25 latach na tym spotkaniu będą młodzi z Chin? Tym bardziej, gdy papież przelatywał nad terytorium Chin, to media chińskie zauważyły telegram papieża z pozdrowieniami dla narodu chińskiego i był bardzo pozytywny odzew na te słowa pozdrowienia papieża do narodu chińskiego, gdy papież przelatywał nad Chinami. I drugie pytanie jest takie, czy prawdą jest to, że po wizycie pana prezydenta Dudy została podjęta decyzja w Chinach, żeby w roku 2016 Polska była takim krajem priorytetowym w relacjach chińsko-polskich, chińsko-światowych, że Polska uzyskała pewien status, została zauważona przez władze chińskie na rok 2016 jako owoc obecności prezydenta w Chinach. Dziękuję. 关于这个是否有中国的青年来参加克拉科夫的青年日，这个我现在没有得到消息，收到这方面的信息。Nie otrzymałem żadnej wiadomości na temat uczestnictwa przez chińskiego przedstawiciela w Światowej Dniu Młodzieży. 那么这个教皇飞越这个中国，应该说吧，就是说中国和梵蒂冈现在没有外交关系，这个核心问题呢，就是说，这个他现在和台湾有这个所谓的外交关系。Można tak powiedzieć, na razie Chiny nie posiadają stosunków dyplomatycznych z Watykanem, ponieważ Watykan miał teraz ma tak zwane relacje dyplomatyczne z Tajwanem. Zarówno Chiny, jak Watykan są jest
pragną ze sobą nawiązać takie stosunki. Już negocjujemy rozwiązanie dotyczące naszej barii stosunków. Chińczycy znają dużo znają o Polsce. Teraz wymieniem najsławnego przedstawiciela Polski w Chinach to Chopin. Teraz w Chinach szacuje, że kilkadziesiąt milionów dzieci uczą się grać na pianinie. Teraz co roku przyjmuje chińskich studentów w uczelnia muzyczna Chopina w Polsce. Można tak powiedzieć, trudno zabiegać o takie przejęcie w Chinach. Chiny patrzą na Polskę z szacunkiem ze względu na wsiłków i który Polacy reprezentował w czasie II wojny światowej. W miarę wzmocnienia naszych relacji coraz więcej Chińczyków zaczyna znać Polskę i teraz więcej turystów też wybiera Polskę jako kraj podróży. W zeszłym roku ta liczba wynosi 80 tysięcy. W ostatnich latach przez cały czas Polska odgrywa ważną rolę dla Chin w tym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Można tak powiedzieć, w tym regionie Polska jako pierwszy nawiązywał partnerstwo strategiczne z Chinami i przez długi czas zajmuje się pierwszym miejscem pod względem handlu z Chinami. 我在这儿这几年我也感到这个中波两国之间的各层级的这个交往
W ostatnich latach czuję, że przedstawiciel albo urzędnik z każdego szczebla chce promować współpracę naszych krajów, więc ciągle czuję napięcie z pracy. Jak wspominam, że w zeszłym roku mogę odchodzić z pracy w odpowiednim porze, a teraz w tym roku już trzeba pracować nadgodzinowo. Wierzę, że podniesie się w tym roku poziom naszych stosunków. Dziękujemy za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Dołączam się do głosu pana radcy Wejtko. Ja reprezentuję PAIS, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W tygodniu przyjmujemy kilka delegacji, które odwiedzają również naszą agencję. Tutaj na scenie stoi nasz baner Go China. To jest rządowy projekt prowadzony od roku 2011. Również chcę Państwa zapewnić, że może ta informacja aż tak bardzo nie dociera do opinii publicznej, ale teraz w kwietniu mamy misję targową w Szanghaju. Również w maju i czerwcu polscy przedsiębiorcy wybierają się do Ningbo i EU. Strona chińska zapewnia nam bardzo duże wsparcie. Nasi przedsiębiorcy uzyskują wsparcie pod tytułem Wolna, bezpłatna przestrzeń targowa. My jako Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspieramy naszych przedsiębiorców w tej ekspansji do Chin. Teraz nasze pytanie brzmi, ponieważ my jako PAIS, jako Go China jesteśmy takim głosem polskich przedsiębiorców, chciałbym zapytać w imieniu polskich przedsiębiorców, czy pewne regulacje prawne, certyfikaty, które uzyskujemy, które musimy aplikować i składać formularze, czy ta droga składania troszeczkę nam się usprawni, skróci, ponieważ niektóre pozwolenia to nawet trwają lata. Szczególnie w branży spożywczej, ponieważ zgodnie z planem pana premiera Morawieckiego stawiamy na polskie czempiony, również jak Made in China, my mamy teraz głos Made in Poland, polskie czempiony i jednym z sektorów polskich czempionów to branża spożywcza. Bardzo przez nas wspierana, promowana i przygotowywana na ekspansję podbijania chińskiego rynku. I pytanie brzmi, czy te certyfikowanie, czy te regulacje prawne, czy możemy liczyć ze strony chińskiej na pomoc, wyrozumienie dla nas i usprawnienie procedur? Dziękuję. Przede wszystkim chciałbym dziękować Waszej instytucji za ciągle wkład do współpracy chińskiej i polskiej.刚才这个就是因为具体到对这个外国企业我不太清楚，但是呢，就是刚才我也介绍了，就是说，中国对这个正在简政放权嘛，正在简政放权，简化所有的这个审批的这个手续。 Z mojego punktu widzenia teraz ogólnie prowadzi się polityki zniesienia ograniczeń w naszym kraju. Głównie, ale nie jestem nieznane te szczegóły dotyczące inwestycji zagranicznych. To刚才我在我的这个演说中啊，我也介绍到，就是说我们现在有关的这个企业的。
些手续吧，已经简化了，减少了一半吧。Jak wspomniałem, że w przemówieniu zniesiono już połowę takich ograniczeń dla przedsiębiorstw. Myślę, że traktujemy sprawiedliwie wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa. Poprzez ułatwienie formalności dla tych przedsiębiorstw jestem przekonany, że to stymuluje ich działalność gospodarczą i jeszcze przyciąga więcej takich zagranicznych przedsiębiorstw, w tym oczywiście polskich. W zeszłym tygodniu akurat miałam okazję wykładać stosunki międzynarodowe Unii Europejskiej i Chin w Bostonie i dużo doktorantów właśnie z MIT i z Harvarda zadawało mi pytania na temat dwóch kwestii. Embarga na broń i statusu gospodarki rynkowej. Także oni byli bardzo zainteresowani, dlaczego Unia Europejska po 25 latach jeszcze nie zniosła tego embarga, pomimo tego, że Chiny stały się dużo ważniejszym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej. I byli też bardzo ciekawi, dlaczego Unia Europejska tak bardzo przejmuje się przyznaniem Chinom tego statusu gospodarki rynkowej, pomimo tego, że to wcale nie miałoby aż takiego dużego wpływu ekonomicznego na Unię Europejską. Także ja byłabym ciekawa usłyszeć, jaka jest opinia właśnie Chin na ten temat. Może nie to, jaka jest pozycja Chin na te dwie kwestie, bo to jest raczej jasne, ale co tak naprawdę w Chinach myślą o tym i czy właśnie ta kwestia embarga na broń i gospodarki rynkowej rzeczywiście są bardzo ważne dla Chin, czy nam po prostu się tak wydaje. Dziękuję. Uważam, że takie traktowanie zawiera myśl polityczną. Wiem, że wśród członków Unii Europejskiej niektóre kraje nie akceptuje takiego traktowania Chin, na przykład nieznieśnienie embarga i nieuznanie naszego statusu rynkowego. 比如说，说是中国有国家对这个很多的这个企业经济上嘛进行有些控制，对经济上有控制。实际上，在西欧的很多国家，它同样对这个经济也有控制。Niektórzy uważają, że rząd chiński kontroluje działalność gospodarczą niektórych firm. Ale na zachodzie Europy takie zjawisko też się istnieje. Teraz staramy się o uznanie przez Unię Europejską nasz statusu gospodarki rynkowej. Uważam, że takie traktowanie ciągle wiąże się z myślą polityczną, a rzeczywiście chińska gospodarka działa w ten sposób rynkowy.
Chciałbym się odnieść do pytania zadanego właśnie przez panią, bo to jest jedna z najważniejszych kwestii we współczesnej polityce chińskiej. Zgodnie z protokołem akcesyjnym WTO, po 15 latach sygnatariusze, główni sygnatariusze, w tym państwa zachodnie z USA i Unią Europejską, zobowiązali się, że z dniem 31 grudnia tego roku przyznają Chinom status gospodarki rynkowej. W tej chwili nic nie wskazuje na to, aby USA i Unia Europejska były gotowe przyznać taki status. Pytanie w związku z tym brzmi, czy w Chinach ma miejsce gospodarka rynkowa, czy gospodarka państwowa, czy kapitalistyczna? To jest podstawowe pytanie. Oczywiście postawa Zachodu ma charakter podwójnego standardu moralnego, dlatego że Rosja ma status, mimo że nie jest gospodarką rynkową. Tam wszystko jest regulowane. To hipokryzja Zachodu na tym polega. Natomiast Chiny mają gospodarkę rynkową i nie będą miały przyznanego statusu. Z jednym z profesorów z Belgii tak rozmawialiśmy sobie i uznaliśmy, że to będzie wyjątkowe wydarzenie, jeżeli w dniu 1 stycznia USA i Unia Europejska nie przyznają Chinom statusu gospodarki rynkowej. Pytanie brzmi, czy to będzie początek zimnej wojny, bo dla Chin to jest sprawa wyjątkowo prestiżowa. To jest kwestia prestiżu i dumy narodowej. Chiny zrobiły wiele, aby wprowadzić reformy prorynkowe. Rzecz jasna, mamy do czynienia z interwencjonizmem państwa na daleko posuniętą skalę. Oczywiście podejrzewam, że będą podpisane jakieś protokoły akcesyjne, objaśnienia i tak dalej, wydłużające ten termin. Ale pojawi się bardzo poważny problem w relacji Chin, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, co się tyczy embarga Unii Europejskiej na broń. Stało się to po 4 czerwca 1989 roku. Oczywiście Stany Zjednoczone nigdy nie dopuszczą do zniesienia embarga na broń. Zapomnij. Teraz pytanie jest takie, czy to jest to embargo, zniesienie embarga jest potrzebne Chinom? Bo gdyby nie to embargo, Chiny z pewnością mogłyby importować broń, wydając niepotrzebne pieniądze bezcelowo. Myślę, że akurat to embargo i Stanów Zjednoczonych, i Unii Europejskiej przysłużyło się paradoksalnie rozwojowi Chin, że Chińczycy skoncentrowali się na rozwoju gospodarki, a nie rozbudowie przemysłu zbrojeniowego. Ale faktem jest, że lobby przemysłowo zbrojeniowe i w Stanach Zjednoczonych, i zwłaszcza w Unii Europejskiej podejmuje działania na rzecz zniesienia tego embarga. Zbrojeniowe firmy europejskie lobbują w komisji na rzecz zniesienia, jeśli nie całkowicie, to rozluźnienia w tej dziedzinie. Przypominam, że jedynym dostawcą zbrojenia dla Chin jest Rosja, która z tego tytułu odnosi korzyści. Pytanie, dlaczego firmy europejskie nie mogłyby, w tym uwaga, polskie firmy zbrojeniowe. Można by było sobie wyobrazić, jak wielkie zamówienia na części zamienne i tak dalej mogłyby być plasowane w naszym przemyśle zbrojeniowym poprzez zamówienia dla armii chińskiej. Ale to jest tak gorący temat polityczny, że on po prostu nie będzie rozwiązany w najbliższym czasie. To tyle tytułem komentarza, ponieważ są to dwie bardzo ważne kwestie w relacjach Chin z Unią Europejską. Dziękuję. Moje pytanie jest następujące. Będzie wybiegało w przyszłość, a mianowicie oczywiście Chiny realizują politykę jednego pasa, jednej drogi i to jest jakby bardzo ciekawa polityka. Natomiast w ciągu najbliższych kilku lat należy spodziewać się wybuchu kolejnego kryzysu światowego, podobnego swoim zasięgiem do tego, co się działo 2007-2008 w Stanach Zjednoczonych, a od 2009 roku w Unii Europejskiej. I w przypadku budowania jednego pasa, jednej drogi, jeżeli nie będziemy budować wspólnej polityki bezpieczeństwa finansowego, to trudno będzie utrzymać funkcjonowanie tego pasa jednej drogi, ponieważ rynki finansowe są w stanie zdemolować zarówno państwa, jak i regiony, jak i określone surowce. Na skutek tego może dojść do załamania się utrzymania tej właśnie koncepcji, tej strategii i w związku z tym
Czy Chiny planują w najbliższych 10-15 latach przejęcie przez własną walutę pozycji dominującej na rynku światowym? Dwa. Czy planują również, rząd chiński planuje stworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa finansowego umożliwiającego wspólną wymianę towarową bez zabezpieczenia tego właśnie, tej stabilności finansowej? Nie ma szans o utrzymaniu stabilnej gospodarki i tego jednego pasa, jednej drogi, ponieważ będziemy wspólnie tracili. Dziękuję. 金融安全的这个亚投行，还这个准备成立这个就是还有这个准备成立这个金融公司吧，16+1的金融公司。 Teraz na temat bezpieczeństwa finansowego już wiadomo Państwu, że powstał w zeszłym roku AIIB i w przyszłości możemy spodziewać się założenia banku 16+, takiej firmy finansowej 16+1 i jeszcze założono jeszcze fundusz jedwabnego szlaku. 那么通过这些以及还有其他一些金融手段呢，目的呢就是要加强这个相关国家以及地区的这个金融合作，来推动这个相关国家和地区的经济上的合作。 Za pomocą tych wszystkich instrumentów mamy współpracować w tej dziedzinie finansów z różnymi krajami, żeby zabezpieczyć nasze współpracę. Chiny wnosili swoje pozytywny wkład zarówno w czasach kryzysów azjatyckich i też europejskich. Jako były ambasador Polski w Chinach, chcę powiedzieć, że obserwuję bardzo pozytywny proces w postaci wzrostu zainteresowania w Polsce nauką chińskiego, chińskiej cywilizacji. Na to zainteresowanie odpowiada również strona chińska poprzez wspieranie powstawania nowych sinologii i wspieranie tworzenia Instytutu Konfucjusza. Między innymi powstał 5. Instytut Konfucjusza w Polsce na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Moje pytanie jest takie, że w tym roku kilkuset studentów polskich otrzymało stypendia rządu chińskiego na naukę języka chińskiego w Chinach i pytam się, czy ta pozytywna tendencja w postaci zwiększenia ilości stypendiów dla chętnych uczenia się chińskiego będzie utrzymana. Dziękuję. 对学习汉语啊，这个感兴趣。Cieszę się, że coraz więcej Polaków jest zainteresowanych studiów chińskich. 这个我们现在每年给波兰的这个奖学金啊，这个也数量也在增加。Teraz spodziewamy wzrost w liczbie stypendów dla polskich studentów. Ta liczba utrzymuje na razie w teraźniejszej skali. Dzisiaj听到一个消息，就是波兰这个文化部呢，也非常重视这个培养，这个波兰的汉语这个人才。 就是希望呢，能够把更多的波兰的文学作品呢，翻译成，这个就介绍给中国。
Dzisiaj słyszałem, że Ministerstwo Dziedzictwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego też przywiązuje wielkie znaczenie do wykształcenia talentów chińszczyzny, żeby więcej literatury polskiej mogło trafić do Chin po chińsku. Wspominam również, że chętnie chcą zacząć się chińszczyzny, mogą liczyć na stypendium z Ministerstwa Edukacji Chińskiej, również z Instytutu Konfucjusza. Czy mamy jeszcze jakieś inne pilne pytania? Czy ktoś z Państwa się zgłasza? Tak, tam widzę dwie osoby. Wojciech Tomaszewski. Czy spodziewane jest otwarcie Instytutu Konfucjusza w Warszawie? 这个想推动这个在华沙建立孔子学院，但是呢，这需要双方的这个努力吧。 Tak, chcemy założyć w Warszawie Instytut Konfucjusza, ale za to trzeba wymaga starań ze obu stron. 坦率说，我曾经在去华沙大学谈过这个问题，但是呢，后来就没有得到反响吧。 Szczerze mówiąc, przybyłem do Uniwersytetu Warszawskiego, aby uzgodzić na ten temat, jednak nie dostałem odpowiedzi. 当然了，这个在华沙大学有非常强的这个汉语系吧，他们也培养着很多中国的了解中国的这个专家吧。 Wiem, że Uniwersytet Warszawski posiada bardzo dobry kierunek sinologiczny, wykształtuje talentów do studiów chińskich. Instytut Konfucjusza przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Problem polega na tym tak, że po pierwsze są wybory, kampania wyborcza w Uniwersytecie Warszawskim. Wszyscy myślą o wyborach, kandydatach i tak dalej. To obserwuje społeczność. Po drugie, Wydział Dziennikarstwa dzieli się na dwa wydziały. Wydział Mediów i Komunikowania i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Proces podziału jest bardzo czasochłonny i biurokratyczny. Ale jak już kończymy tej operacji, powrócimy do idei zorganizowania Instytutu Konfucjusza przy naszym wydziale. I rektor Pałys w tej sprawie jest bardzo przychylny i mam nadzieję, że z nowym rokiem akademickim zostaną podjęte praktyczne działania na rzecz wdrożenia tej inicjatywy. Tyle informacji odnośnie tego problemu. Rzeczywiście trwa to trochę przydługo. Dziękuję. Krzysztof Nowakowski, International Relations Department, Vistula University. First of all, I would like to recommend you Vistula University as the main hub for your plan to developing Confucius Institute, because we have the Confucius Institute already at Vistula University. So my recommendation for you is to leave the Warsaw University, because it is a huge bureaucratic institution. and focus your attention to Vistula University. And another issue is the question about your opinion according to military and political situation on South China Sea.
And if you be so kind and give us a broader picture about the situation and political and military situation in that region. Thank you very much. 我记住了，我会转告有关方面。 Przekażę wiadomości na temat założenia na Uniwersytecie Wisła. Teraz panuje napęta sytuacja na Morzu Południowochińskim. Niektórzy mówią, że powód wynika z chińskiej strony, bo Chiny wykonuje tam pracę budowlaną, wybuduje lotnisko czy osadzić jakieś zbroń. Fakt jest to, że w ogóle nie istniało taki problem przed 60-tych latach XX wieku. Chiny przez długi czas, czyli 2000 lat, zarządzają tymi wyspami. Przed 60-tych tymi latami żaden kraj z tego regionu przeciw takie propozycje. I każdy uznaje nasz stan tu stan. 但是之后，这个因为在这个地区发现了油气等这些自然资源，所以有些国家就开始声称有些岛屿是属于这些岛屿是属于他们的，甚至去占领了这些岛屿，在上面部署了军队和武器。 Potem po odkrywaniu w tym regionie ropy naftowej i jeszcze gazu, niektóry kraj zadeklarował, że niektóre wyspy należy do nich, niektóre również zajęło te wyspy i tam zbudować brom. 这个有关的这个争议问题啊，要通过协商来解决。 Chiny zdecydowanie uważają, że takie konflikty ma rozwiązać poprzez negocjacje. 但是呢，就是有些国家呢，他不想这样的，背后呢还有些国家支持他。 Niektóre kraje nie chcą takiego sposobu i jeszcze jakiś kraj jest za takimi krajami. China在这些岛屿上修建一些设施，包括建机场，这个部署自己的一些装备。 这是在中国的领土上，这是自己的内政。 Chiny teraz planuje budować instrumenty, też tam budując jakieś sprzęty albo broń. To na naszym własnym terytorium to jest sprawa wewnętrzna. 这些呢，并没有影响到。 航行，包括船只的航行和飞机的飞行的这个安全，我们是主张，保证这个地区的航行飞行的这个安全，而且这也是
最安全的到目前为止最安全的一个国际的通道之一吧。 Nasze działanie w ogóle nie narusza swobody żegli tu w tym regionie i nie narusza bezpieczeństwo lotniczej. Chiny zdecydowanie wspiera podniesienie poziomu bezpieczeństwa w tym regionie. Ten szlak stanowi się również jeden z najbezpieczniejszych drogi morskie. Mimo że mamy konflikt z tymi krajami, uważam, że najlepszy sposób rozwiązania jest negocjacja z tymi krajami zainteresowanymi bezpośrednio. Czy w perspektywie 10-20 lat będą możliwe wolne wybory w Chinach? Czego? 中国呢是一个大国，有十几亿人口，14亿人口，13亿人口。 Chiny jest wielkim krajem, których mieszkańców liczy 1,4 miliarda. 那么我们的政治改革呢，在不断推进。 Ciągle wykonujemy reformy polityczne, oczywiście w nim wyborczą. Teraz głównie obowiązujemy w okręgu powiatu taki sposób bezpośredniego wyboru. 随着中国的这个发展，那么我们在政治改革这方面，这个会继续向前推进。 W miarę rozwoju Chin jestem przekonany, będziemy jeszcze kontynuować reformę polityczną. Chciałbym do tego pytania jeszcze dwa słowa dołożyć. Otóż, proszę Państwa, proszę pamiętać, że Chiny są krajem, który ma przynajmniej 4000 lat udokumentowanych w historii. W związku z tym najróżniejsze rzeczy w Chinach zmieniają się we własnym tempie. Chiny przez tysiąclecia funkcjonował system oparty na wartości harmonii kluczowej dla tradycji konfucjańskiej, czyli wypracowywania zgody, konsensu. Dodam zresztą, że w bardzo wielu krajach azjatyckich ten system funkcjonuje lepiej czy gorzej, na przykład nawet w organizacji międzynarodowej ASEAN też funkcjonuje zasada zgody, a nie głosowania większością. Głosowanie, liczenie głosów, co jest, która strona ma większość, która ma mniejszość, dominuje większość, nawet jeśli to jest 0,5% i tak dalej, to jest szczególna tradycja europejska, obca zupełnie tradycji chińskiej. Obecnie od czasu reform Deng Xiaopinga, to znaczy od końca lat 70., Chiny są chyba najszybciej i najgłębiej okcydentalizującym się krajem spoza cywilizacji zachodniej. W tak wielkim zakresie, w tak głębokim zakresie reformy są przeprowadzane, że no, należy doceniać to, należy zwracać na to uwagę. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że ten Xiaoping po raz pierwszy po 3000 lat chińskiej historii wprowadził budowę państwa prawa i rządów prawa, co
perspektywie historii Chin było zupełnie nowatorską i bardzo trudną operacją, która w skali Chin musi potrwać przynajmniej kilkadziesiąt lat. Nasza prasa i nasze media niestety przedstawiają sytuację w Chinach w sposób albo bardzo powierzchowny, albo bardzo tendencyjny. No, na przykład, no, będę się cieszył, jeśli tak rzeczywiście będzie. Pan ambasador tu wspomniał o wyborach. Chcę powiedzieć, że w skali wsi i gmin oddolny był ogromny ruch za demokratycznymi wyborami. One zresztą, dodam, gdybyśmy mieli czas, to bardziej szczegółowo mógł o tym opowiedzieć, przy okazji możemy do tego wrócić. Na przykład bardzo popularna jest formuła otwartego morza. Wybory otwartego morza są szczególne, to znaczy najpierw odbywają się prawybory, chłopi zgłaszają swoich kandydatów, nie ma żadnych kandydatów państwowych, tylko są zgłaszane przez ludność. W drugim etapie dopiero ci, którzy mają najwięcej notowań, stają się oficjalnymi kandydatami i prowadzą kampanię. Dodam, że spotykałem się z takimi przypadkami, że na przykład urny wyborcze są, ponieważ no, w terenie wiejskim nieraz te wybory trwają 2 czy 3 dni, bo wszyscy muszą tam dotrzeć, więc zdarza się, że są straże wiejskie, trzymają to, są jacyś kandydaci, którzy są promowani przez władzę, bardzo często przegrywają na tym poziomie oddolnym. Do szczebla powiatowego system wyborczy w dość szerokiej skali funkcjonuje. Wyobrażam sobie, iż będzie możliwe w jakiejś perspektywie, ale na pewno nie roku czy dwóch, organizowanie wyborów czy konsultacji w skali prowincji. Natomiast proszę pamiętać, że organizowanie wyborów w skali całych Chin, to Chiny to nie jest kraj europejski, który ma 7 milionów, 8 milionów czy 30 milionów. Proszę Państwa, to proszę rozumieć, że dla wieśniaka z Syczuanu ta stolica Pekin i prezydent Chin jest równie odległą postacią, jak dla chłopa z Rzeszowa Ban Ki-moon w ONZ. No więc, także... Więc, biorąc pod uwagę skalę przemian, także politycznych, które zachodzą, to, że zaczęły funkcjonować parlamenty, one zaczęły funkcjonować, realnie znaczy, i działają na razie w dużym stopniu, no właśnie w ten sposób wypracowywania zgody, konsensu. Zresztą w Polsce, jak Państwo pamiętacie, polski Sejm działał przecież też przez paręset lat na zasadzie zgody. Dopiero później pojawiło się to liberum veto i Polska się rozsypała w wyniku. Chińczycy bardzo ostrożnie podchodzą do tego, żeby nie podważyć rozwoju gospodarczego, który jest, przy ogromnych napięciach, przy ogromnych różnicach gospodarczych, społecznych, kulturowych, które są wewnątrz Chin, bo proszę pamiętać, że Chiny to jest cała Europa, cała Ameryka Północna i Ameryka Południowa. To są mniej więcej Chiny. O takiej skali my mówimy. Wobec tego, gdy mówimy o reformach politycznych, no one są zupełnie niewyobrażalne ani dla Amerykanów, ani dla Francuzów czy Niemców. To mówimy o zupełnie innej skali. I zachęcam gorąco do postudiowania książki, którą żeśmy w 2012 roku wydali na SWPS-ie, Wielkie przemiany w Chinach, próba bilansu reform Tensio Kinga. I także informuję Państwa, że właśnie przed paroma dniami ukazało się nasze czasopismo Azja Pacyfik, 18 tom. Pewnie na następne spotkanie postaramy się, żeby tu wydawca marszałek to dostarczył.
informuję, że wszystkie archiwalne tomy tego czasopisma są dostępne bezpłatnie w internecie. Trzeba wypisać www.azjamyślnikpacyfik.pl i tam możecie Państwo czytać poprzednie tomy. To jest tom 18. Zachęcam do czytania, zachęcam do upominania się o to pismo w księgarniach naukowych. Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ambasadorowi. Bardzo gruntowne odpowiedzi, bardzo szczegółowe i gruntowne. Bardzo dziękuję także wszystkim przybyłym gościom, tym gościom szczególnie szacownym, ekspertom naszym, weteranom, którzy budowali stosunki polsko-chińskie i cieszymy się bardzo, że mogliśmy gościć pana ambasadora i mogliśmy porozmawiać z życzliwością o rozwoju stosunków polsko-chińskich, którymi, jak z debaty widać, bardzo wiele osób jest żywotnie zainteresowanych. Dziękujemy bardzo.